Bajkowa TV to kraina pełna dziecięcych marzeń i uśmiechów. Twoje dziecko znajdzie tu bajki z różnych kategorii. Edukacyjne, bez przemocy oraz seriale dla najmłodszych, które może oglądać za darmo. Wejdź i oglądaj na www.bajkowa.tv. To strony świata, tak jak morze, rzeki, las zielony. Czy to zima, czy środek lata, idźmy w świat, w jego najpiękniejsze strony. Drogę. Drogę. Nie sądzę, żeby Melania zechciała zamieszkać w tak dużej norze. Boże! Znajdujemy się pod rondem Białego Królika. Przed nami ulica wschodnia, za nami zachodnia. W lewo północna, a w prawo południowa. My pójdziemy na północną. Jesteśmy na miejscu. Plac szalonego kapelusznika. Zaraz będziemy w naszym domu. W domu, powiadacie? Oczywiście. Tam mieszkamy z rodzicami. Właśnie do nich idziemy. Tata by nam nie wybaczył, gdybyśmy stryjka nie zaprosili. Zaprosili, nie zaprosili. To tamten domek? Piękny domek. Tak, tak. Ale zrozumcie, tak nagle, bez uprzedzenia, nie wypada, żebyśmy od tak, z pustymi łapami, weszli do waszego brata. To znaczy, do mojego brata. Rozumiecie, prawda? Jeśli się nie mylę, to ten główny kanał, co ja wygaduję, ten piękny, podziemny pasaż, prowadzi zapewne do miasta. Dobrze myślę? Oczywiście. Wobec tego pozwólcie, że wraz z przyjacielem wybierzemy się tam na chwilkę.
i na pewno znajdziemy jakiś fajny prezencik, który przecież wypada wręczyć memu bratu i jego pięknej żonie. To co, chłopaki? Do zobaczenia! Niech stryj zapamięta. Mieszkamy na ulicy Północnej pod Dziewiątką. Oczywiście w pięknej piwnicy. Uff. Mogło się to głupio skończyć. Wiesz, wcale nie jestem pewien, czy ten Zygfryd jest moim bratem. Gdyby się okazało, że nie, to moglibyśmy tej zacnej rodzinie sprawić przykrość. Aha. Chwilkę odpoczniemy i wracamy. Na szczęście znamy drogę. Wiesz, to jednak nie jest okolica, w której chciałbym mieszkać. Też mi coś mieszkać na przedmieściu. Mięta wodna! Ładnie pachniesz, ale kolor niezbyt twarzowy. To straszne, jak ja się pokażę Melanii. Mam nadzieję, że to się da spłukać. Chodźmy do wody. Do wody. Czym prędzej do wody. Nie, nie tam. Pobiegnijmy powyżej ujścia. Udało się. Melania mi nie uwierzy. Chodź za mną, coś zobaczysz. Co to jest? To jest miasto. I mogę cię zapewnić, że jeszcze niedawno byliśmy w samym jego centrum. Mam nadzieję, że nie chcesz znów zamieszkać w mieście. Nigdy. Z rzekami jest tak, że zawsze wpadają do siebie. Mniejsza wpada do większej, a ta największa wpada do morza. W ten sposób, idąc z biegiem każdej rzeki, w końcu znajdziemy się nad morzem. Prawda, że to bardzo interesujące? Bardzo interesujące. Wiesz, tak sobie myślę i chyba w końcu muszę cię o coś zapytać. Śmiało! Czy gdybyśmy szli w odwrotnym kierunku, to znaczy w górę rzeki, inaczej mówiąc, płynęli pod prąd, to z tej większej rzeki trafilibyśmy do tej mniejszej, prawda? I tak sobie myślę, że z tej najmniejszej moglibyśmy nawet trafić do naszego wiklinowego strumienia. Czy się mylę? Podziwiam twoją głęboką przenikliwość. Tej teorii nie można nic zarzucić. A zatem... Zawracamy! Hurra! Do wiklinowej zatoki! Do naszej zatoki! Jestem już bardzo zmęczony. Ja też. Myślę, że zanocujemy w tych trzcinach. A rankiem wyruszymy dalej. Popatrz! Czuję, że to stara rybacka łódka. Serafinie, tutaj! To bardzo solidna łajba. Tutaj spokojnie spędzimy noc. Mm-hmm.
było żadnego wodospadu! Tu nigdy nie było wodospadu! Nie! Tu nie było wodospadu. Hej! Ale wielka zatoka. To jest morze, Serafinie. Prawdziwe. Obawiam się, że zniosło nas aż na pełne morze. Kapitan podniósł szlask. Hej, hej, ty bryzowiej, hej, hej, ty bryzowiej, na morzu jest okej. Załogo moja, wstawać chciej, na pokład wodę lej. Hej, hej, ty wietrze wiej, hej, hej, ty wietrze wiej, na morzu jest okej. W świetle huczy grom, żaglowce buja sztorm. Hej, hej, czy sztorm nie wiej, hej, hej, czy sztorm nie wiej, na morzu jest okej. Na morzu sztormy błyski żwot, my wybieramy żor. Hej, hej, tornado wiej, hej, hej, tornado wiej,